Nazywam się Marta Małecka i zapraszam cię bardzo serdecznie do wysłuchania serii podcastów I tak wygląda życie. Co daje ci poczucie sensu? No przede wszystkim to, jak obserwuję ludzi, z którym pracuję, jak się rozwijają. Kiedy podejmują taką zmianę też w ogóle w swoim życiu. I to, co odkryłam w mojej pracy, że ja nie tylko jestem w pracy z ludźmi, ale oni też mnie zabierają gdzieś tam ze sobą do domu. To też oznacza, że ty tak naprawdę nie wychodzisz z tego, co robisz. Nie. W zasadzie nic, co się wydarzyło, dobrego czy złego w moim życiu, nie miało takich tragicznych konsekwencji, jak zakładałam. To, o czym mówisz, to jest też jedno z takich moich ulubionych powiedzeń, czyli czas poświęcony na zmartwienia jest zmarnowany, bo większość z tych rzeczy, o które się martwimy albo których się boimy, nigdy się nie wydarzy, a ten czas już nie wróci. Bój się i rób. Bój się, rozum czego się boisz i rób. Bo dojrzewamy, wiesz? To jest chyba ten moment. Mam jeszcze taki, bo faktycznie jakby przygotowując się, złapałam bardzo dużo cytatów, których ty używasz, które są mocne. I masz coś takiego, napisałaś coś takiego, skrzydła podcina zawsze ten, kto nie ma odwagi, by latać. Mhm. Miałaś takie doświadczenie, że ktoś próbował ci podciąć skrzydła? Oj, wielokrotnie. 15 lat temu, jak zakładałam swoją działalność, to większość osób z mojego najbliższego otoczenia mówiła, żebym tego nie robiła. Na szczęście mam jedną bliską osobę, która jest aktualnie moim mężem, która powiedziała, spróbuj, damy radę. Brawo mężu. Tak, i wielokrotnie to było, w ogóle było dużo takich projektów, gdzie bardzo się tego bałam, czy w ogóle dam radę. A to też wynikało z tego, że bardzo mało kiedyś słyszałam tego, że dam radę, nie? Więc to nie jest oczywiście niczyja wina, bo uważam, że sami bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Pamiętam za każdym razem, jak zmieniałam pracę, jak jeszcze pracowałam w korporacjach. I pamiętam, jak dostałam pytanie w mojej rodzinie, a ty się nie boisz? A jak nie dasz rady? Mhm. A ja miałam chyba taki gigantyczny instynkt samozachowawczy. Ja nawet nie wiedziałam, wiesz, trochę jak z bąkiem. Nie wiedziałam, że się nie da, więc robiłam. Wiesz, co dla mnie było gorsze? No. Weź sobie znać normalną pracę, taką dla kobiet. Bo to słyszałam pierdylion razy. Po prostu doprowadzało mnie to do szału, albo w ogóle, jak można dziecko w domu zostawić. Oho, okej. Okay. W ogóle jechać gdzieś, wiesz, coś robić. Męża samego zostawić dziecko, no po prostu katastrofa. Myślę sobie też, że jest w tobie duża i odwaga, i takie zaufanie do siebie, że to, co robisz, to dobre wybory są. Mhm. Zawsze tak miałaś? Wiesz co, ja generalnie byłam ryzykantem zawsze. Mhm. Wchodzenie, wiesz, po drabince od klimatista do domu. Albo babcia, która nas złapała, wiesz, jak skakaliśmy z kuzynami do siana. Czasem to siano było wybrane. To, że my żyjemy, to tylko znaczy, że mamy coś do zrobienia na tym świecie, po prostu. Ale myślę, że to też przez to, że rodzice nad nami tak nie wisieli. I tutaj też staramy się mojemu synowi wpoić coś takiego, że to, że doświadczy czasem jakieś trudności, to się po prostu rozwinie. Tak samo jak jestem w pracy, to staram się ludziom wszystkiego nie zrobić za nich, bo przecież zabieram im sprawczość i pokazuję im tym, że to zrobię za nich to, że oni tego nie potrafią zrobić. I tego się uczę i to jest też taka moja lekcja, żeby nie wyprzedzać, bo my często chcąc komuś zrobić dobrze, robimy bardzo źle. Zabieramy mu tą taką odwagę, no bo skoro robię za ciebie, to znaczy, że nie wierzę w to, że ty sobie poradzisz. Nie wiem, czy znasz taką postać Hellinger i ustawienia systemowe Hellingera. Tak. Jedną z tez Hellingera jest, że to matka odpowiada za odwagę dzieci, bo właśnie zastępując je i robiąc za nie, może im tą wiarę w siebie, a przez to odwagę odebrać. Tak. I często robią to mamy skutecznie. Mhm. I potem kobieta ma 50 lat i z każdą pierdołą po prostu dzwoni do mamy, bo nie wie, jak ma postąpić i się zachować i nawet nie próbuje. Albo nie ma do siebie zaufania, bo właśnie zostało utracone dawno temu. Nie? Ja, wiesz co, wyprowadziłam się z domu, jak miałam 19 lat w zasadzie do akademika i myślę, że to była najlepsza rzecz na świecie, która mi się przydarzyła. To, że po prostu z plecakiem wyjeżdżasz z domu, jedziesz do obcego miejsca, mieszkasz z obcymi ludźmi i musisz sobie poradzić, bo mama i tata są daleko. Mhm. I te wszystkie rzeczy, z którym się musiałam zmierzyć, te wszystkie bóle żołądka i konsekwencje z tym związane, tak wiesz, z roku na rok sprawiały, że ja pewne rzeczy robiłam już tak, że się nie bałam, bo widziałam, że się nic złego nie dzieje, nie? Czyli jak coś tam zrobiłam, lepiej, gorzej, ale zrobiłam jednak sama. Czyli to zaufanie do siebie, wiara w siebie.
To jest coś, co budowałaś latami. O, tak. A umiesz się bać? Boję się rzeczy realnych, takich rzeczywiście, które bardziej dotyczą moich bliskich niż mnie samej. Wiesz, boję się tak naprawdę bezsilności. Myślę, że to jest takie najgorsze uczucie. Myślę, że dla nas osób kontrolujących. O Boże, to jest coś, czego ja nie znoszę, jak ja nie mam wpływu na coś, jak ja czegoś nie mogę zrobić. I są takie sytuacje. Teraz moja przyjaciółka jest w szpitalu już po operacji. I wtedy się naprawdę bałam, ale ja jestem osobą wierzącą, więc po prostu wszystkie moce na modlitwę i w końcu sobie przypomniałam, że jeżeli wierzę, to nie mogę się bać. Spytałam cię, czy umiesz się bać, dlatego że ostatni rok jest dla mnie takim dużym moim wewnętrznym rozwojem, bo nauczyłam się bać, nie udawać, że się nie boję. Mhm. Nauczyłam się zasypiać i budzić ze świadomością, że czuję lęk. I radzić sobie z tym. Bo mam wrażenie, że kiedyś podejmowałam ryzyko, nie do końca rozumiejąc, z czym ono się wiąże. Nie rozumiejąc, jak bardzo może nie pójść. A przez ostatni rok uczę się podejmować ryzyko ze świadomością, co może pójść nie tak. Konsekwencje. I rozumiejąc te konsekwencje i zasypiając z nimi, budząc się. I paradoksalnie funkcjonuję z dużo większym spokojem. I stało się to świadomą częścią mojego życia. Dlatego cię pytałam, czy się boisz? Ja się często boję, natomiast wiesz, mam też różne strachy związane z moją pracą, bo tak naprawdę każdy projekt, przygotowanie do certyfikacji też bardzo dużo jest na mojej głowie, żeby dopiąć wszystko i żeby tam poszło jak najlepiej. Ale kiedyś sobie nie radziłam z tym, bo miałam każdą stroną, że ze mnie wypadało po prostu, jak byłam zestresowana. Teraz już tego nie mam. I po prostu wiem, że to minie i że trzeba się skupić na działaniu. I to jest takie moje rozwiązanie, że ja po prostu się wtedy zastanawiam, jaki jest plan, co trzeba zrobić, żeby minimalizować ryzyko. No i w normie jest też o ryzykach i szansach. I jak sobie patrzę, wiesz, z perspektywy życia i czasu, że w zasadzie nic, co się wydarzyło, dobrego czy złego w moim życiu, nie miało takich tragicznych konsekwencji, jak zakładałam, prawda? Czyli zwykle wyszło z tego dużo więcej dobrego niż złego. Wiesz, to jest to, o czym mówisz, to jest też jedno z takich moich ulubionych powiedzeń, czyli czas poświęcony na zmartwienia jest zmarnowany, bo większość z tych rzeczy, o które się martwimy albo których się boimy, nigdy się nie wydarzy, a ten czas już nie wróci. Teraz zupełnie w pełni jakby czuję, bój się i rób. Bój się, rozum, czego się boisz. I rób. Bo dojrzewamy, wiesz? To jest chyba ten moment. Ela, bo właśnie ty całkiem otwarcie mówisz o tym, że jesteś osobą wierzącą, praktykującą. To jest dość niepopularne w dzisiejszych czasach. Ale to nie jest mój problem. Bardzo to fajne. Nie, powiem ci, że nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie to, że ja wszystko zawierzam Bogu i generalnie proszę Ducha Świętego, zawsze mnie prowadził. Wielokrotnie doświadczyłam dobra i cudów i różnych innych rzeczy, w hospicjach dla dzieci szczególnie. Nawet jeden z audytorów się śmiał, że pierwszy raz w życiu musi cuda wpisywać w raporcie z audytu. I to Piotra pozdrawiam, bo to jest jeden z tych audytorów, który mnie uczył tego, jak być audytorem z pasją i nie robić tymi audytami krzywdy, tylko rozwijać system. Natomiast rzeczywiście doświadczyłam wielu takich sytuacji, które mnie utwierdzają w tym, że mam anioła stróża, że ktoś nade mną czuwa, że nie jestem sama i to polecam każdemu, bo cudownie jest czuć, że nie jesteś sama, że jesteś kochana przez kogoś. I myślę, że nie przetrwałabym różnych sytuacji w moim życiu, gdyby nie wiara. A wierzę w to, że dobro, które płynie właśnie od Boga, jest takim czymś, co nas wzmacnia. Więc jak ludzie mnie pytają, skąd mam tyle energii, to po prostu jak mi już jest ciężko, to mówię, Boże, dopomóż. I wtedy ktoś dzwoni, mówi, że odwołuje konsultację albo coś tam. I ja mam dzień wolnego. Serio. I to już się działo nie jeden raz. Zresztą dwa razy zasnęłam za kierownicą. Raz miałam dziecko na pokładzie i moją mamę. I miałam takiego strzała, że czułam czyjąś rękę po prostu na swoim ramieniu. I ja po prostu wiem, że to Bóg mnie po prostu obudził wtedy i się w ostatniej chwili tak naprawdę ocknęłam, żeby odbić kierownicę w drugą stronę. Nic się nie stało. I wierzę w to, że mamy intuicję, która właśnie też z góry pochodzi i tylko czasem jej nie słuchamy. Więc to jest coś takiego, że czasem masz być w określonym miejscu, w określonej porze i ma się coś wydarzyć, dlatego że ktoś tak chce, żeby tak było. Tylko nie zawsze rozumiemy, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego teraz. Więc przyjmuję to i jestem wdzięczna za to, że to mam. Gratuluję ci, że jesteś sobą i spójna i że jakby nie masz
takiej potrzeby, żeby coś ukryć albo nie dopowiedzieć, tylko to jest wyraźne i wyraziste, ale też jest łączące, a nie wykluczające. I to jest dla mnie osobiście cenne w kontakcie z tobą, że dajesz przestrzeń. Mówisz, jak to jest po twojej stronie i dajesz przestrzeń. No wiesz, jesteśmy zobligowani do dawania świadectwa, więc nie każdy katolik chodzi w macherowym berecie i pluje na wszystkich innych, więc wierzę w to, że mamy coś tam do zrobienia, do pokazania ludziom, że można być katolikiem praktykującym, niekrzyczącym, który naprawdę i w życiu, i w pracy, i tak dalej sobie tym żyje. No bo tu na tym to wszystko polega tak naprawdę, żeby kochać ludzi. Bo też ty mówisz, że dla zrozumienia, do zrozumienia siebie i innych potrzeba ciekawości, nie oceny. Bo często jakaś historia stoi za danym zachowaniem, wiesz, za daną taką postawą, nawet agresywną wielokrotnie. To są bardzo często skrzywdzeni ludzie. Wiesz, ja się tego nauczyłam na psach, bo ja mam trzy adopciaki teściowe i wyadoptowaliśmy też dwa. I paradoksalnie zrozumienie ludzi przyszło mi łatwiej przez zwierzęta, bo część tych zwierzaków była agresywna, bo agresja u zwierząt zawsze bierze się z lęku. Zwierzę nie atakuje samo z siebie, ona po prostu zostało skrzywdzone i określone zachowania ze strony człowieka odbiera jako agresję albo jako zapowiedź agresji, więc prewencyjnie jest agresywne. I te zwierzaki pozwoliły mi zrozumieć, że z ludźmi jest tak samo. Tak. Bardzo często z ludźmi jest tak samo. Jest bardzo mały odsetek psychopatów. Większość ludzi po prostu miała złe doświadczenie. Acz psychopaci też istnieją, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Znaczy wiesz, te choroby psychiczne też się z czegoś biorą, bo nawet kobieta, która jest w ciąży i doświadcza agresji ze strony swojego otoczenia, to dziecko też tego doświadcza i później z tym przychodzi na świat. I albo się to objawi jakimiś zaburzeniami psychicznymi, albo żołądkowymi. I to bardzo często widać po takich maluszkach, które gdzieś były z takich rodzin, które nie miały szczęśliwego okresu prenatalnego. Mówisz też o Gajuszu teraz, tak, i swoich doświadczeniach. Tak, tak. I to widać ewidentnie. Tak samo dzieci, które trafiają do Cukinii. To jest taki ośrodek, gdzie trafiają dzieciaki, które potrzebują wsparcia, bo w domu go nie ma za dużo, albo jest źle w domu. I tam mogą dostać ciepło, ktoś z tobą odrobi lekcje i tak dalej, więc dając ludziom dobro, czasami długo trzeba, żeby to dobro zaczęło kiełkować i żeby zdobyć zaufanie, bo tak naprawdę te osoby, które są agresywne, one często straciły zaufanie do drugiego człowieka, bo im ktoś to bardzo mocno wyrwał. I to już jest mechanizm. I to już jest mechanizm obronny, po prostu tak jak u psa, który jest agresywny dlatego, że doświadczył agresji, więc teraz będzie pierwszy agresywny, żeby mu tam po prostu ktoś nie zrobił krzywdę, inny pies, tak? Jest jeszcze, teraz to już coraz popularniejsze, ale to już od wielu lat o tym mówisz, taka rzecz dość nietypowa. Nie używasz alkoholu? Nie, od wielu lat nie piję alkoholu w ogóle. Jest jakiś szczególny powód? Tak. No też jest z wiarą trochę związany. Mamy chłopca w rodzinie, to jest mój siostrzeniec, który zachorował i ja sobie postanowiłam, że żeby on żył, to ja muszę coś Panu Bogu obiecać. I zrobiliśmy taki przetarg, że ja nie piję alkoholu, a on zdrowieje. No i chłopiec żyje cały czas, ma się dobrze, więc utrzymuje to postanowienie. I powiem ci, że też nie cierpię z tego tytułu, żeby to było jasne. Nie przeszkadza mi, że ktoś pije alkohol, ale muszę przyznać, że nie spotkałam w życiu takich ludzi, którym by alkohol w czymkolwiek pomógł. I to, co widziałam na własne oczy, jak alkohol niszczy rodziny, niszczy życie, to mnie tylko przekonuje w tym, że naprawdę nie jest on potrzebny nikomu do szczęścia. Dzięki, że o tym mówisz, bo ja też jestem tą osobą, która w 99% przypadków nie pije i nie ma takiej potrzeby, bo tańczyć na barze potrafię na trzeźwo. No ja też. Właśnie to też jest jeden z tych powodów, po których nie cierpię z tego tytułu, bo potrafię się wydurniać bez alkoholu. Ale jeszcze to, co bym chciała dodać do tego, to taka rzecz, że tak naprawdę chciałabym, żebyśmy też jako Polacy bardziej to promowali, to nie picie niż picie, ponieważ dzieci na to patrzą i coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol, dlatego że go mają na non-stop w domu, przy każdej okazji świętowania czegoś ten alkohol tam wjeżdża. Więc myślę, że to jest też taka, powinna być taka nowa moda po prostu na nie picie. Czy piccolo w kształcie szampana jest czymś dziwnym? A narzekanie branży piwowarskiej na to, że spadły im obroty o 7%,
I że w ogóle powinny być szerzej dozwolone reklamy alkoholu i że przecież alkohol sprzyja budowaniu wspólnoty. To są ostatnie wypowiedzi. Jest dla mnie absolutnie czymś porażającym, więc zgadzam się z tobą, że... No, alkohol po 9,90, no po prostu dramat. Cieszę się, że zostało postępowanie wszczęte, bo to jest absolutnie promowanie spożywania alkoholu przez sieci handlowe, jeżeli sprzedają alkohol poniżej ceny kosztu produkcji. Wiesz, też jest kwestia taka, że na trzeźwo podejmuje się troszkę inne decyzje. Inaczej reagujemy. Potrafimy się gdzieś powstrzymać przed powiedzeniem jakichś słów. Ja wierzę w to, że słowa mają moc i trzeba bardzo ostrożnie ich używać. Chciałabym bardzo, żebyśmy byli trzeźwym narodem, który zdrowo i tak myśli o przyszłości, bo się łatwo manipuluje ludźmi, którzy są pod wpływem. Tu polecam film Zabawa, Zabawa. Obejrzę. Wspaniałą Dorotą Kolak. Ela, a wracamy na chwilę do tematu Lipari. Ja mam z kolei takie poczucie, że zrobiliśmy coś wyjątkowego, bo stworzyliśmy społeczność kobiet, które się wspierają i które nie rywalizują. Jesteśmy świeżo po badaniu rynkowym, badaniu też konsumentek, klientek Lipari. Te badaczki, jak ja mówiłam im o tym, że my mamy właśnie wspólnotowość i że kobiety Lipari się wspierają i że w ogóle kobiety Lipari dbają o siebie, dbają o swoich bliskich. Komplementują się nawzajem. Komplementują się i nie używają w ogóle forum społecznego do tego, żeby gwiazdować, tylko po prostu dla siebie samych się ubierają. To jak badaczki nam prezentowały raport, to mówiły, i żadna z nas ci nie uwierzyła. A potem zrobiłyśmy badanie i w tym badaniu to wyszło czarno na białym. Czy ty też to odczuwasz w jakiś sposób, że stworzyłyśmy wyjątkową społeczność kobiet? Tak, i w ogóle, wiesz, te rozmowy się nie kończą tylko na ciuchach i to jest super, że nawet jak robicie live'y, to tam jest tak super energia, że nawet czasami nie mam potrzeby kupienia czegoś, ale oglądam po prostu tylko po to, żeby się uśmiechnąć, żeby zobaczyć dziewczyny, bo się stęskniłam, bo one są naprawdę przebojowe i też to, jak one się dobrze czują ze sobą w zespole, to jest też takie dla mnie cenne, że bez względu na to, czy jest sobota, czy niedziela, czy wtorek, to tam jest zawsze uśmiech od ucha do ucha. Są takie nawiązywanie tej właśnie relacji z ludźmi po drugiej stronie, którzy oglądają. I też to, że znacie te swoje klientki, to nie jest pani Kowalska dla was, tylko to jest Krysia i ona lubi coś tam i wy to wszystko wiecie. I to jest takie też wyróżniające was, że wciągacie trochę do tej waszej zabawy, a przy okazji też oswajacie kobiety z tym, żeby się pokazać, jaką się jest, nie? Żeby tam że na świecie jest pogadać. Miejsce dla każdej z nas. Poza tym dziewczyny też dostają komplementy, które prezentują i to jest super, że nie ma właśnie takiego hejtu, który się widzi prawie wszędzie w internecie. To tutaj ja go nie widzę w takim... Ja rzadko czytam komentarze, to fakt, ale czasem słyszę na bieżąco, jak ktoś tam przeczyta komentarz, więc uważam, że to jest też wspaniałe, że uczymy takiej kultury wypowiadania się w ogóle w internecie. Że wcale nie trzeba tam nabluzgać, żeby zaistnieć i żeby ktoś się tam zauważył, tak? Tylko można to zrobić też w takiej formie bardzo pozytywnej, ale też widać tą wdzięczność, radość. To jest, tak mi tego brakuje tak naprawdę w tych internetach i cieszę się, jak są tacy ludzie bardzo pozytywni, którzy się też tym dzielą. Dzięki, Ela, że mówisz też o tym, jak odbierasz tą społeczność, bo myślę sobie, że jest dobrze wiedzieć, że jest takie grono, gdzie możesz wrzucić od czasu do czasu swoje zdjęcia i te kobiety, część z nich nawet nigdy nie widziałaś na oczy, spojrzą na ciebie dobrym wzrokiem i że patrzysz na nie i widzisz w nich kobiety, kobiece ciało, które coś przeszło, czegoś doświadczyło, ma różny kształt, jest w różnym wieku. Jest piękne takie, jakie jest. Ja też sobie bardzo cenię to, że nie ma w żaden sposób jakiejś takiej rywalizacji, że nie ma gwiazdy. I mówisz o tych dziewczynach, które mają radość z pracy, tak. Które mają dobrą energię, ale tam nie ma gwiazdowania. Tam my po prostu jesteśmy takie jak każda z nas. Zwróć też uwagę, jak one do siebie się zwracają, że się tam podkręcają nawzajem, że tam super w tym wyglądasz i tak dalej. Chodź się pokaż, już musisz się pokazać, bo wyglądasz ekstra i tak dalej. I to jest super. Ale też w tej grupie, która jest założona Kobiet Lipari,
jest też fajne to, że tak naprawdę to, że ktoś opublikował zdjęcie, kto nie ma, wiesz, figury modelki, daje też taki sygnał, że to jest okej. Że nie tylko piękne, wyretuszowane zdjęcia są w porządku i nimi ma być napchany internet, natomiast, że właśnie to ciało kobiece, które trochę przeżyło, wygląda troszkę inaczej. Wygląda naturalnie, czego mi bardzo ostatnio brakuje. Tak jak sobie oglądam różne rzeczy, to tej naturalności jest coraz mniej. I coraz większe jest to bóstwo takiego właśnie wypełnienia sobie wszystkiego. I robią to też to, co mnie zaskakuje, przepiękne kobiety. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć, bo my nie retuszujemy. Wiem. I to jest piękne właśnie, że widać, jak ta kobieta naprawdę wygląda i że ona jest piękna po prostu, taka jaka jest. Że jak jest zmęczenie i make-up czegoś nie przykryje, no to nie przykryje. Bo myślę sobie, że nie ma co się oszukiwać. Jak planujemy produkcję, to rozkład między rozmiarem XS, SM, LXL, AXXL jest 1 do 2 do 2 do 1. Absolutnie demokratycznie rozkładają się nasze rozmiary. Po prostu jesteśmy różne. Ale wiesz, to jest też tak, że jesteśmy różni. Ja bym chciała, żebyśmy nie wyglądali wszyscy za parę lat dokładnie tak samo. Bo się zastanawiam, jak mój syn będzie wybierał swoją żonę, czy ja się zorientuję, jak będzie tak zmieniał. Czy to jest już nowa, czy to jest ta sama, którą widziałam ostatnio. Bo mam takie wrażenie, że dziewczyny zaczynają wyglądać po prostu tak samo. Przez to ja nie jestem przeciwnikiem żadnych zabiegów, które pozwalają kobiecie czuć się ładniej, lepiej i tak dalej. Tak samo jak nosimy bieliznę korygującą, czy nosimy ciuchy, bo to wszystko ma nam służyć. Gorzej, jak my zaczynamy służyć temu biznesowi właśnie takim już bardziej tej medycyny estetycznej. Albo kiedy tracimy indywidualizm. Tak, bo tracimy to coś, co nas wyróżniało. Tak wycinając sobie różne rzeczy, czy doklejając sobie różne rzeczy. Pytanie, czy sobie nie zabezpieczamy czegoś, czego nie, wcale nie fizycznymi rzeczami, wiesz, da się załagodzić. Więc czasami lepiej w sobie gdzieś tam poszukać, co tam nam nie gra i się pochylić nad sobą, bo to jest trudniejsze. Ja wiem, bo tą pracę wykonuję ze sobą sama, żeby się zaakceptować i te wszystkie swoje mankamenty, bo każdy je ma. Natomiast takie polubienie siebie to myślę, że jest podstawa. Bo często robimy, wiesz, dopasowujemy się do wzorca, który nam ktoś pokazuje i pytanie, czy on jest naprawdę mój. No i co dostaniemy, jak się dopasujemy? No właśnie. Czy życie stanie się lepsze? Niekoniecznie. Nie. Po części ta pułapka, o której mówisz, wynika też z tego takiego digitalowego świata. Otwieram Instagram i widzę kobiety, które używają cały czas filtrów. I wczoraj miałam taką dyskusję, pozdrawiam cię Ewa bardzo serdecznie, że są kobiety, które zakładają filtry, przez które wyglądają jak Bambi, bo czy zajmują 1/3 twarzy. Ludzie tak nie wyglądają. No chyba, że sobie zrobisz jakąś niezbyt udaną plastykę powiek. Ludzie tak nie wyglądają. Nie. Po co pokazywać świat, który nie istnieje? My to jeszcze wiemy, bo my żyłyśmy w tej erze, kiedy tego nie było. Tak. Więc mamy jeszcze coś takiego, co już zanika, czyli myślenie krytyczne. Tak. I teraz ja się martwię o to pokolenie, które wchodzi po nas. Zresztą ten poziom depresji, który jest wśród młodzieży, samobójstw i tak dalej, on się nie bierze znikąd. On się bierze z tego kultu piękna, takiego wyśrubowanego przez Photoshopa. AI-a i filtry AI-a, na Instagramie filtry i TikToku. I tak dalej. Więc jeżeli ktoś się nie wpasowuje w ten schemat i tam gdzieś nie pasuje, to znaczy, że już się nie nadaje. A to nie jest prawda. Bo każdy z nas ma coś do zaoferowania światu i niekoniecznie to musi być śliczna buzia. A zresztą każda jest piękna. Każda jest inna. Jak mój tata zawsze powtarzał, każda potwora znajdzie swego amatora. I coś w tym jest. To myślę sobie, że gdzieś tam czeka na nas ktoś. Albo nie, bo to też może być nasza droga, że nie zawsze to jest tak, że ktoś na ciebie czeka. Czasem masz po prostu inne rzeczy do zrobienia. Albo nie masz takiej potrzeby. I to też jest okej. I dlatego ja się dobrze czuję z tym, że my pokazujemy takie, wiesz, bez lukru. Mówimy w tej rozmowie, jak jest, że wróciłaś do domu w piątek i wyjeżdżasz dzisiaj w niedzielę. Jest niedziela i nagrywamy. Bardzo intensywnie funkcjonujemy, a z drugiej strony mamy poczucie, że robimy dobre rzeczy i dbamy o swoje rodziny. I wciąż gdzieś dbamy o siebie. A w Lipari pokazujemy kobiety w różnym wieku, w różnym kształcie, mające kariery, mające dom, którym się zajmują, czasem bez kariery, a czasem bez domu. Po prostu różne, bo
na tym świecie jest miejsce dla każdego. Po prostu, jak to mówisz, zrozum nie oceniaj. Tak, poza tym wiesz, też nie każdy tydzień mój wygląda tak samo, bo mam pewnie więcej urlopów niż większość społeczeństwa. Dlatego, że są też tygodnie, kiedy pracuję z domu, jestem więcej w domu. A poza tym wierzę w taki wartościowy czas, a nie ilościowy. Więc uważam, że lepiej z dzieckiem porozmawiać wieczorem, tak szczerze od serca, z wyłączonymi wszystkimi, wiecie, zabawkami, rozpraszaczami. I dla mnie to jest na przykład bardzo cenny czas wieczorem, kiedy mogę z synem porozmawiać po całym dniu i nic nas nie wyciąga z tej rozmowy. I to też jest ważne, tak, żeby też widzieć, że każdy z nas ma taką cząstkę do zrobienia, natomiast to wcale nie jesteś dla innych na wyłączność, tak, ani dla pracy, ani dla rodziny i też to pozostawienie siebie, tego kawałka siebie jest ważne. Dla mnie na przykład super jest czas, kiedy ja jadę samochodem 4 albo 5 godzin, mogę wszystkie twoje podcasty słuchać naraz, nikt mi nie przerywa. I to jest ekstra, że ja zawsze wykorzystuję ten czas w samochodzie, natomiast on jest dla mnie też taką przestrzenią do namyślenia. Czasami jadę w totalnej ciszy, ale też myślę, że każdej kobiecie jest potrzebna taka przestrzeń ciszy, żeby się pochylić nad sobą. To jest rodzaj medytacji chyba tak, też czasem. Tak, albo się modlę, albo sobie czegoś słucham, albo sobie rozmyślam po prostu. I myślę, że w tym takim życiu pełnym biegu, które mamy i ty, i ja, i wiele, wiele innych osób, nie tylko kobiet, nam po prostu brakuje takiej przestrzeni ciszy. Żeby na chwilę usłyszeć to, co się nam w głowie i w sercu dzieje, a nie tylko cały czas szukać sobie kolejnej atrakcji do, no tak naprawdę dla dopaminy, tak, żeby ona nam się gdzieś tam wydzielała. Więc coraz mniej patrzymy ludziom w oczy i mamy takich spotkań na żywo, dlatego jestem też wdzięczna za to, że mogłyśmy się spotkać na żywo nawet przy okazji tego podcastu, bo tak to nie wiem, kiedy by do tego doszło. Wartość dla nas. Ale to jest super, że mogłyśmy usiąść przy stole razem. Dziękuję ci za to. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję. Moją i twoją gościnią dzisiaj była Elżbieta Olszewska. Dzięki, Ela. Do zobaczenia. Ja też dziękuję i dziękuję ci za to słowo, które puszczasz do ludzi z twoimi gościami, gościniami. Myślę, że to jest ogromna wartość. Jeżeli nie słyszeliście pozostałych odcinków, to koniecznie, jeżeli dotarliście do tego momentu, to koniecznie je przesłuchajcie. Dzięki bardzo. Dziękuję.